Myślisz, że Maryja zna pragnienia Twojego serca? Opowiem Ci historię, która pokazuje, że tak. Pewnego razu okazało się, że zostałyśmy zaproszone na spotkanie z jedną z widzących z Medjugorje. I jedna siostra, jak tylko się o tym dowiedziała, oczywiście była w niebo wzięta, bo bardzo, bardzo kocha Maryję, postanowiła, że napisze do niej list. I jak tylko widząca wróci do Medjugorje, to zostawi go u stóp Matki Bożej. Albo zaniesie go na jedno z widzeń, jedno z objawień. Więc napisała jej list i pomyślała sobie, mamo, jeśli naprawdę chcesz, żebym ci przekazała ten list, jeśli naprawdę chcesz go przeczytać, to zrób to w jakiś sposób, żebym wiedziała, że daj mi jakiś znak, żebym wiedziała, że naprawdę tego chcesz. I okazało się, że po zakończonym spotkaniu, kiedy widząca skończyła swój wykład, skończyła spotkanie, zbliżyła się do tej siostry, wymieniły między sobą parę słów, ponieważ rozmawiały w różnych językach, przytuliły się i widząca spojrzała na tą siostrę i wyciągnęła do niej rękę, tak jakby czekając na coś. Więc ta siostra od razu zdała sobie sprawę, że chodzi o ten list, więc wyciągnęła z kieszeni list i jej go podała, po czym widząca odeszła. I to był dla niej ewidentny znak na to, że Matka Boża tego chciała. Ale co chcę Ci przez to powiedzieć? Przez to, że Maryja tak naprawdę chce poznać nasze pragnienia, chce wiedzieć to, czym żyjemy, nasze radości, nasze smutki. I Ty też możesz jej to w jakiś sposób przekazać. Niekoniecznie musi to być list, chociaż to też piękna forma. Ale możemy po prostu w prosty sposób z nią porozmawiać. I oddać jej wszystkie nasze troski, wszystkie nasze problemy, ale też wszystkie nasze radości. Bo ona jest naszą mamą i bardzo się o nas troszczy i bardzo jej zależy na każdym ze swoich dzieci. Dzisiaj chcę Cię zaprosić do odmawiania różańca. Opowiem Ci historię, która przydarzyła się naszym siostrom. Jednego dnia jedna z sióstr wyszła do ogrodu i chciała odmówić różaniec, ale miała pragnienie, żeby odmówić ten różaniec z jakąś drugą siostrą. No ale okazało się, że nie mogła znaleźć żadnej, że nie było nikogo, więc zdecydowała się i zaczęła odmawiać sam różaniec. I kiedy odmawiała ten różaniec, cały czas miała to pragnienie odmawiania różańca z drugą siostrą. I nagle okazało się, że w jakiejś tam części ogrodu spotkała drugą siostrę. I przybliżyła się do niej i mówi, chciałabyś odmówić ze mną różaniec. I ona, wiesz co, ale ja już zaczęłam odmawiać. I mówi, no i w którym miejscu jesteś? Jaką tajemnicę odmawiasz teraz? I okazuje się, że jedna i druga były w tym samym miejscu różańca, co znaczy, że odmawiały pierwszą tajemnicę i jedna i druga odmówiła pierwsze dwa Zdrowaś Mario. I tak naprawdę popatrzyły na siebie i uświadomiły sobie, że od samego początku odmawiały razem ten różaniec, chociaż fizycznie nie odmawiały go razem. Co chcę Ci powiedzieć, to, że Maryja czeka na nas i chce, żebyśmy rozmawiali z nią. Żebyśmy rozmawiali z nią przez różaniec i może warto, żebyś zaprosił kogoś do odmawiania tego różańca i może warto, żebyś przyjął pomoc od drugiej osoby i może warto jest, żebyś polecał się Maryi właśnie przez różaniec. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć jeden z Bożych przypadków, który wydarzył się jednej z moich sióstr, a którego ja byłam świadkiem. Spotkałyśmy się jednego razu przy komputerach, pisząc prace, które musimy napisać na studia. I leżała sobie książka przy jednym z komputerów, więc wyglądało, że ktoś pracuje przy tym komputerze, ale nie było żadnych innych śladów obecności, więc wyglądało bardziej, że ktoś zapomniał po prostu książki. I przyszła trzecia siostra i pyta się, tutaj ktoś pracuje przy tym komputerze, bo widzi książkę. I mówimy, nie, wygląda na to, że nie. Ale wzięłam tą książkę i żeby zobaczyć, co to jest mniej więcej, do kogo może należeć. I mówię, Sobór Watykański. I siostra, która siedziała obok mnie i mówi, poczekaj, pokaż mi tą książkę. I dokładnie ta strona, na której była otwarta książka, tak jak leżała, tak jak ja ją wzięłam, było dokładnie to, czego ona potrzebowała do pracy, którą pisała.
A wiecie, że my się jakiś czas temu przeprowadziłyśmy i nie mamy tutaj tak dużo miejsca, jak miałyśmy wcześniej. Nie mamy tylu książek, więc ona w ogóle była zaskoczona, że ta książka jest w domu. Także taki Boży przypadek, żeby pokazać Wam o tym, że Pan Bóg też czasami wykorzystuje takie sytuacje, które takie sytuacje niepozorne, nie? Po prostu ja wzięłam tą książkę, żeby zobaczyć, do kogo należy. I w taki sposób Pan Bóg wykorzystuje każdego z nas, mnie i Ciebie, żeby czynić Boże przypadki w życiu drugiego człowieka. Dlatego zachęcam Cię dzisiaj, żebyś otworzył się na to działanie Pana Boga, które On chce dać, pokazać, wylać w sercu i w życiu drugiej osoby przez Ciebie.